Cześć, ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. Razem tworzymy kanał Terasfera i razem zbudowaliśmy też tego kampera, do którego Was dzisiaj serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Nasza przygoda z van life'em zaczęła się od oczywiście podróżowania, czyli kanału Kasi i Łukasza. To oni nas zainspirowali, to o nich Paweł najpierw mi opowiedział. Powiedział, że jest taka para, która podróżuje campervanem, mieszka w blaszaku, a ja byłam bardzo zdziwiona, mówię, jak można mieszkać w vanie. Ale jak pokazał mi te wszystkie vlogi, filmiki i jak to obejrzałam, to naprawdę mnie to zafascynowało, a szczególnie właśnie ta aranżacja tego małego wnętrza, bo troszeczkę lubię takie różne rzeczy robić. Mówię, nie, no musimy mieć takiego kampera, więc to był taki pierwszy impuls, a później już chyba tak troszeczkę przewartościowało to nasze wszystkie, to całe nasze życie przewartościowała pandemia, kiedy to wszystko się zatrzymało i nasze plany podróżnicze trochę uległy zmianie, w sumie legły w gruzach, no bo tak, wszystko zostało anulowane, więc zaczęliśmy szukać takich alternatywnych sposobów i właśnie to był taki pomysł na ten nowy sposób podróżowania. Na nowy sposób podróżowania na początek. Wiedzieliśmy, że chcemy się właśnie uniezależnić od podróżowania samolotem, że chcemy mieć swój domek na kółkach i chcemy właśnie w ten sposób podróżować. Ludzi, których spotkaliśmy na swojej drodze, jak już troszeczkę zaczęliśmy podróżować naszym campervanem, ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i podobne poglądy na życie, zrozumiałam, że to, co robiliśmy do tej pory, czyli to, co byliśmy najpierw w Polsce, chcieliśmy podróżować, ale na te podróże nam nie starczało, później wyjechaliśmy do Anglii, to oczywiście nasz status taki życiowy się trochę podwyższył, stać już nas było trochę na spełnianie marzeń i tak dalej, ale jednak cały czas było zawsze mało. Ile by człowiek nie zarabiał, czego by nie robił, to wiecznie było mało. I dzięki tym wszystkim ludziom, których spotkaliśmy i dzięki temu całemu projektowi zrozumieliśmy, że trzeba po prostu żyć więcej, a mieć mniej. I że wtedy można po prostu zacząć spełniać te swoje marzenia i dojść do tego właśnie celu. Zaczęliśmy szukać naszego vana. Znaleźliśmy go w czerwcu po około półtorej miesiącach padło właśnie na to auto i zaczął się czas budowy. Na bazę naszego campervana wybraliśmy Mercedesa Sprintera. Jest to rocznik 2016, 313 CDI ze standardowym silnikiem 2.1 diesla. Przebieg około 290 tysięcy kilometrów. Jest to model L3 H2 i na taki model właśnie się zdecydowaliśmy. Ciekawa taka historia była a propos zakupu tego vana, że pierwsze trzy vany sprzątnęli nam dosłownie sprzed nosa i musieliśmy po naszego ciapka jechać aż pod Manchester, bo na stałe mieszkamy w Anglii i w Swindon, także było to około 380 km, ale czekał na nas w końcu nasz niebieski ciapek i go kupiliśmy. Auto nasze skończyliśmy budować w tym roku w kwietniu. Najgorszą rzeczą, jaka była podczas budowy, to było instalowanie wszystkich elementów pod autem, bo chciałem Wam tylko powiedzieć, że wszystkie prace wykonaliśmy na ulicy przed naszym domem razem z Moniką i właśnie bez kanału, bez jakichś podnośników, no ciężko było montować wszystkie te butle, zbiorniki pod spodem, także to było takie wyzwanie. Ale staramy się właśnie nie mówić, że to był jakiś problem, tylko że to były właśnie wyzwania, które staraliśmy się po prostu pokonać i wiedzieliśmy, że razem potrafimy to zrobić. No jak widzicie, z tej strony nie mamy żadnych okien, także wygląda to auto zupełnie jak van. Bardzo się cieszymy z dodatków, które były zamontowane fabrycznie w tym aucie. Mamy tutaj wkładki, które chronią przed rozwierceniem zamku, czyli są to takie wkładki antywłamaniowe. Jak również na każdych drzwiach mamy zamki, które są otwierane na normalny klucz, taki jak używamy w domach. Jest to normalna wkładka i to jest nasze dodatkowe zabezpieczenie. No z tej strony nasz ciapek już przypomina campervana. Zamontowaliśmy tutaj dwa okna dedykowane do kamperów. Także chronią one nas przed kondensacją, przed wymianą termiczną, czyli jak jest na dworzu gorąco, to tak się nie nagrzewają, a jak jest zimno, to zimno nie przychodzi nam do środka, do vana.
Zamontowaliśmy tutaj również wlew do wody, jak również mamy możliwość tankowania naszej butli z gazem, która się znajduje pod spodem auta. Także na każdej stacji benzynowej możemy zatankować nasz gaz LPG. Budowa campervana zajęła nam tak około 10, było to w przeciągu 10 miesięcy, aczkolwiek sama budowa trwała tak około 5-6. No tak jak Paweł wspomniał, budowaliśmy go na ulicy, więc nie było za bardzo warunków w zimę, więc na zimę troszeczkę ta budowa została wstrzymana, więc trochę lato, jesień, później dokończyliśmy na wiosnę. No i od kwietnia, maja zaczęliśmy już podróżować, a w trakcie jeszcze dokładaliśmy różne rzeczy, które okazywały się potrzebne. Dokładnie, bo każda podróż pokazywała nam, że jednak coś musimy jeszcze dodać, żeby po prostu łatwiej funkcjonować na tej małej przestrzeni. I mi się wydaje, że właśnie takie pierwsze podróże już dopełniły tak, takiego końcowego efektu. Lepiej pojechać efektu. Gdzieś takim niedokończonym vanem i wtedy sobie jakieś tam drobne rzeczy dokładać. Dokładnie. A tutaj się znajduje nasze królestwo, znaczy moje królestwo w sumie. Mamy bagażnik. Z lewej strony trzymamy dwa rowery górskie, które w tym momencie są złożone i gotowe do drogi. Po lewej stronie mamy całą instalację elektryczną, gdzie znajdują się baterie 200 Ah, litowo-żelazowe, fosforanowe. Dalej mamy tam separator, mamy przetwornicę. Także instalacja jest naprawdę wydajna i na razie nie korzystamy z innych źródeł prądu. Używamy tylko paneli słonecznych i baterii. W bagażniku musiało się znaleźć miejsce na gitarę, ponieważ uwielbiam grać na gitarze i umilać niektórym ludziom, z którymi podróżujemy, czas wieczorem przy ognisku. Zrobiłem jeszcze sobie taką, że tak powiem, ścianę, która umożliwia nam wyjście z różnych sytuacji awaryjnych, czyli mamy piłę do drewna, mamy siekierę, mamy szpadel, mamy wąż do tankowania, mamy rozkładane wiaderko 10-litrowe, no jakaś tam wkrętarka, narzędzia, które jak wiadomo często się przydają. I silikon. Drzwi ociepliliśmy styrodurem. Na styrodur poszła folia paroizolacyjna. A teraz, żeby ładnie drzwi wykończyć, użyliśmy płyty 6 mm, na którą przykleiliśmy dywan tapicerski. I dzięki temu mamy drzwi i ocieplone, i od środka wyglądają w miarę estetycznie. Żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń w bagażniku, zrobiłem tutaj półkę właśnie po prawej stronie, na której trzymamy dwa fotele. Czasami tutaj kładziemy też na stolik rozkładany. No i dzięki temu w każdej chwili możemy potrzebne rzeczy pod spodem wyciągać i nie musimy wyciągać, nie wiem, dodatkowych foteli. Wszystko ma swoje miejsce. Po lewej stronie mamy również myjkę rowerową. Zasobnik 15 litrów wody, podłączana tutaj do gniazdka na 12 V. No i to mamy przewód, tutaj to podłączamy i tu mamy, słuchajcie, to spełnia, że tak powiem, dwie opcje. Dzięki temu myjemy rowery, jak również w gorące dni możemy wziąć sobie prysznic zewnętrzny. Myjka ciśnieniowa, jest odpowiednie ciśnienie do mycia rowerów, bo wiadomo, żeby nie wypłukiwać smaru z części rowerowych, to lepiej używać mniejszego ciśnienia. No i właśnie taka myjka rowerowa super się do tego sprawdza. Nasz camper van wyposażony jest również w dwa panele słoneczne, 2x200 W, także 400 W w sumie zasila naszą baterię i powiem Wam szczerze, że na razie energii nam w zupełności wystarcza. Pod autem zamontowaliśmy zbiorniki dedykowane do Mercedesa Sprintera. Tutaj pod spodem, pod tą podłogą mamy zainstalowany zbiornik na wodę białą, 75 litrów, a z przodu po prawej stronie auta mamy zbiornik na wodę szarą, 55-litrowy. Któregoś razu na jednej z naszych podróży staliśmy naszym vanem do zachodu słońca i, że tak powiem, to słońce strasznie nas raziło na łóżkach. Więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby sobie to słońce troszeczkę przysłonić. Tutaj mam umieszczony taki drążek drewniany, który umieszczam sobie tutaj w te dwa uchwyty. O! I nasze zasłonki rzucamy na nasz drążek. I dzięki temu nasza kabina jest chroniona od słońca. Także mamy przewiew, a słonko nie zagląda aż tak bardzo do środka.
Najpierw zaczęliśmy od takich krótkich podróży, żeby trochę przetestować tego campervana. Później ruszyliśmy w taką dłuższą podróż po Szkocji. No tam mieliśmy taką namiastkę prawdziwego van life'u, bo i pogoda była różna, na początku trochę kapryśna, później troszeczkę było już ładniej, więc no, poznawaliśmy te uroki w tej dziczy, bo uważam, że Szkocja jest takim właśnie miejscem bardzo przyjaznym dla van life'ersów. Jest dużo miejscówek na dziko. Zrobiliśmy tą trasę NC500, więc to jest taka typowa objazdówka, więc no po prostu camper tam to była po prostu rzecz niezastąpiona. Dokładnie, no i spotykanie ludzi na trasie, wspaniałych ludzi, nowe znajomości, cały czas coś się działo, uświadomiło nas w przekonaniu, że naprawdę chcemy to robić, ale no, na razie, na chwilę obecną nie jest to naprawdę łatwa decyzja. Wiemy, że chcemy to robić, mieszkamy na stałe w Anglii, także musimy teraz sobie wszystkie sprawy pozałatwiać wokół tego. Także cały czas pracujemy, będziemy wyskakiwali na krótkie podróże naszym vanem. W planach w przyszłym roku, w kwietniu, w maju chcielibyśmy wyjechać na 6 miesięcy. Ale na pewno chcemy taką długą podróż odbyć, żeby zobaczyć już tak naprawdę jak to jest taki full time van life, czyli takie życie w vanie na stałe. Dokładnie, no doświadczyć właśnie tych wyzwań podczas podróży, nie wiem, awarii auta, czy awarii jakiegoś sprzętu, pokonywać to wszystko, nie wiemy, czy nas to nie będzie załamywać, czy ta przestrzeń po kilku miesiącach nie okaże się zbyt mała dla nas dwojga. Są to różne takie rzeczy, których chcemy doświadczyć sami. Na początek mamy przedpokój, czyli tradycyjnie wieszak na kurtki, jakieś schoweczki, tutaj na jakieś... Mamy huśtawkę, krzesełka i takie różne drobiazgi. Na dole jest półka na buty, więc możemy wszystko sobie odłożyć po przyjściu do campervana na miejsce. Zaraz za przedpokojem znajduje się łazienka. Jest to łazienka na standardowym takim domowym brodziku, 100 cm na 70, dosyć duża. Mamy toaletę chemiczną, prysznic. Można spokojnie stanąć sobie, wziąć tam prysznic bez wyjmowania toalety na zewnątrz. No i jakieś wieszaki na różne ręczniki i żele do kąpieli i tak dalej. Nie mamy wentylatora dachowego, ale za to mamy tutaj wentylator taki zewnętrzny. Nasza kuchnia jest dosyć mała wbrew pozorom, bo kiedy jej nie używamy, to nie potrzebujemy, żeby była duża, ale kiedy gotujemy, to możemy ją sobie szybciutko powiększyć poprzez rozłożenie tych blatów z jednej i z drugiej strony i wtedy robi się duża powierzchnia. Dodatkowo przykrywany zlew jeszcze dodaje nam taką dodatkową powierzchnię roboczą. Jeżeli używamy zlewu, to możemy sobie to odkryć i wtedy można sobie umyć naczynia i tak dalej. Mamy kuchenkę gazową, dwupalnikową z piekarnikiem. Piekarnik, słuchajcie, petarda. Bardzo przydaje się w podróży, można sobie szybko, zdrowo przyrządzić coś do jedzenia. Jest to piekarnik też gazowy oczywiście. Pod zlewem znajduje się boiler Truma, który ogrzewa naszą wodę w łazience i w kuchni. Tutaj mamy dwa włączniki do trumy, na prąd i na gaz. Często używamy właśnie na prąd, bo po prostu mamy go dużo. Jeżeli jest słonecznie, no to nie musimy zużywać gazu. No i wtedy oczywiście grzejemy wodę za darmo. W kuchni mamy takie szafki wiszące, ręcznie zdobione, ręcznie malowane różnymi metodami i w nich nam się mieszczą różne takie kawy, herbatki, naczynia, kubki, szklanki. Zastosowaliśmy takie zawiasy, które podtrzymują te drzwiczki, nie opadają one na dół, więc niepotrzebne nam są żadne teleskopy do podtrzymywania tych drzwiczek, więc świetnie się to sprawdza. Są takie bardzo mocne magnesy, które sprawiają, że szafki nie otwierają się podczas jazdy. No i oczywiście szuflady. Szuflady są bardzo praktyczne. My nie mamy tu zbyt dużo miejsca, ale mamy tutaj szufladę taką na jakieś sztućce, kubki, deski do krojenia, łyżki. Druga szuflada jest taka bardzo duża. Przechowujemy w niej jedzenie, jakieś słoiki, jakieś takie suche produkty spożywcze. Szuflady są zrobione na takich drewnianych listwach. Nie stosowaliśmy żadnych takich nowoczesnych rozwiązań, tylko inspirowaliśmy się takimi bardzo starymi meblami, bo nasz van jest taki troszeczkę retro, więc retro rozwiązania w retrowanie.
Tu jest dodatkowa szuflada, bo to siedzisko podnosi się do góry i można z niego wyjmować, ale niezbyt wygodnie wyjmowało się garnki, więc Paweł zrobił mi taką piękną szufladę. Mam tutaj fajnie posegregowane patelnie, garnki, wszystko się mieści i jest tutaj też taki magnes, który właśnie zabezpiecza przed otwieraniem podczas jazdy. Tutaj pod szufladą mamy lodówkę kompresorową, 75-litrową z zamrażalnikiem, a kompresor jest oddzielnie, który znajduje się tu pod siedziskiem. Tutaj te dziurki to jest wentylacja. Ona też przechodzi tam do strony, do bagażnika, żeby to powietrze sobie krążyło. Dzięki czemu nie musieliśmy robić wentylatora na zewnątrz, wycinać kolejnej dziury w ścianie vana. Jeśli chodzi o van life w Anglii, bo też troszeczkę po Anglii pojeździliśmy i troszeczkę bardziej ją poeksplorowaliśmy, bo wcześniej przed budową kampera zawsze z tej Anglii uciekaliśmy ze względu na pogodę. Jeździliśmy do Polski albo do jakichś innych cieplejszych miejsc. A teraz troszeczkę w ostatnie wakacje poeksplorowaliśmy Anglię. No i weszła też taka ustawa, że nie zakaz spania na dziko, ale z naszego nigdy nie mieliśmy widzenia, żadnych problemów. Tak, nie mieliśmy nigdy problemów ze spaniem na dziko. Obawialiśmy się, jak już weszła ta ustawa właśnie o zakazie mieszkania w vanie. Znaczy ona cały czas była. Tylko w tym momencie policja dostała większe uprawnienia, żeby szybko po prostu likwidować takie kempingi na dziko. I po prostu sprawnie działać. To nie było tak, nie było, po prostu ograniczyli biurokrację. Ale nie ma czegoś takiego, żeby jeździła policja, wlepiała mandaty. Nawet zdarzało nam się nocować na takich parkingach wzdłuż plaży po prostu, przy samym morzu, w mieście. Można było, znaczy w sumie opłata była w ciągu dnia, ale w ciągu nocy można było nocować tam nawet za darmo. Wydaje mi się, że te miejsca w Anglii są cały czas dostępne dla ludzi, dla vanliferów. Nie są kontrolowane przez policję z bardzo jednego ważnego powodu. Jest tam zostawiany porządek, naprawdę. Tak. Nie ma w ogóle żadnych śmieci, nikt nie zostawia żadnych worków. Miejsca, w których byliśmy, były naprawdę bardzo dzikie i były czyściutkie. W jednym miejscu mieszkaliśmy razem z 5 innymi vanliferami i po prostu po wyjeździe z parkingu, z tego miejsca, nikt nie zostawił ani jednego śmiecia. Chcieliśmy, żeby ta przestrzeń była właśnie tutaj w środku, taka dosyć spora, żebyśmy mogli sobie tak usiąść naprzeciwko siebie, zjeść kolację przy świecach, popatrzeć sobie w oczy przy stoliku, który się rozkłada. Wszystkie właśnie te blaty plus stolik robiliśmy z takiego blatu dębowego 20 mm, żeby nie był zbyt ciężki, a jednak taki solidny i trwały, no bo wiadomo, użytkuje się to dosyć często i intensywnie, zaolejowane, co zabezpiecza to drewno przed zniszczeniem. No i tak jak mówiłam, możemy sobie tutaj usiąść, pograć w karty, wypić winko i spędzić miło czas, a także pracować. Chcieliśmy, żeby to było takie dosyć wygodne miejsce, żeby można było usiąść przy komputerze, nie gdzieś tam w jakimś w kucki przykurczonej pozycji. Nasza sypialnia to jest takie standardowe podwójne łóżko, 190 na 150. Materac trochę przycięliśmy, żeby zyskać tą przestrzeń jeszcze tutaj, tą półeczkę, na którą można sobie coś odstawić, czy nawet oprzeć rękę. To pomieszczenie nie jest wtedy takie bardzo klaustrofobiczne, tylko troszeczkę zwiększa tą przestrzeń. A wiadomo, tu każdy centymetr jest na wagę złota. Materac jest 20-centymetrowy grubości, bardzo wygodny, z takiej memory foam, gąbki. Wygodniejszy nawet niż ten nasz domowy, muszę przyznać. Więc bardzo dobrze się tu śpi, a jak wiadomo, dużo czasu poświęcamy na sen, więc łóżko musi być bardzo wygodne. Przy łóżku, tutaj wzdłuż, zrobiliśmy sobie taką mini garderobę, czyli taką dużą szafę z rozsuwanymi drzwiami. Szafa jest troszeczkę wpuszczona jeszcze w bagażnik, więc te półki są bardzo głębokie, można tutaj naprawdę sporo nakłaść. Oczywiście tak jak zwęża się samochód, zwęża się też szafa, ale tu sobie zastosowaliśmy takie różne koszyki, które tam są na bieliznę i takie różne rzeczy. I co najważniejsze w camper, vanie, żeby zaoszczędzić troszeczkę tego miejsca, to są wszelkiego rodzaju organizery. Tak jak jakieś koszyczki, czy tu mamy takie woreczki zainstalowane. Wtedy można odłożyć sobie klucze, portfel, telefon, jakieś kabelki do ładowania i to zaoszczędza to miejsce gdzieś na blacie, gdzie odkładamy te rzeczy, a za chwilę chcemy na przykład gotować.
Znalazło się też miejsce na książki. Tak jak każde miejsce trzeba wykorzystać, ten koszyk najpierw był na dole, ale potem przenieśliśmy go, zrobiliśmy taką półkę, koszyk jest na górze, a tu jeszcze znalazło się miejsce na książki. Lubimy czytać, więc zawsze jakieś książki zabieramy ze sobą w podróż. Tu są wszelkiego rodzaju panele sterowania, włączniki światła, jakieś gniazdko USB, tu jest jakieś gniazdko na 12 V, tu nam pokazuje, ile mamy prądu, tutaj możemy sobie włączyć przetwornicę na 220 V, no i tu mamy wskaźniki wody czystej i wody szarej. Jeżeli ktoś z Was myśli o van life'ie, to możemy na swoim przykładzie powiedzieć, że naprawdę warto. I jeżeli macie jakieś obawy, że na przykład się nie da, bo nie mam pieniędzy, bo nie mam czasu, bo nie mam umiejętności, to też wszystko się to da ogarnąć. Tak, bo musicie pamiętać, że budowa vana to jest proces długomiesięczny i nie trzeba mieć od razu całej gotówki, żeby go zbudować. Można sobie wybudować rok, dwa lata i potem się cieszyć właśnie tą podróżą. Tak, małymi kroczkami, małymi etapami, ale dążcie do spełniania tych swoich marzeń, bo nawet ostatnio, jak byliśmy w Walii, w takim miasteczku Portri, włoskim miasteczku, które zaprojektował pewien człowiek, już nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, ale jego motto było właśnie takie, żeby pielęgnować i szanować tą przeszłość, celebrować teraźniejszość i kreować przyszłość. Tak. Także to mi utkwiło w pamięci, bo to jest nasze takie motto właśnie, życie tu i teraz. I cieszenia się teraźniejszością. Jest super. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj z nami, za to, że oglądaliście tego Wantura. Dajcie nam znać, czy tak, czy nie. Ja myślę, że tak. Wantur van jest przepiękny, wspaniały, kolorowy. No wygląda, jakby to profesjonalista budował. Także Paweł, Monia, dziękujemy za Waszego vana, za to, że go pokazaliście, za Waszą historię. Jeszcze powiedzcie nam na koniec, naszym widzom, gdzie można Was znaleźć w sieci. Można nas znaleźć na YouTubie pod nazwą Terasfera, na Facebooku, na Instagramie. Prowadzimy też swojego bloga, piszemy trochę jakichś refleksji z życia, trochę o budowie campervana, także serdecznie zapraszamy. I chcieliśmy bardzo podziękować Kasi Łukaszowi, że mogliśmy u nich gościć na ich kanale. Jest nam bardzo z tego powodu miło i bardzo się cieszymy, ponieważ to właśnie oni nas zainspirowali do van life'u i po prostu być teraz z nimi tutaj i spędzać ten czas, dla mnie to jest mega uczucie. Mega przyjemne. Dla nas także super było się spotkać, dziękuję Wam jeszcze raz. Dzięki. Widzimy się wkrótce. Dzięki wielkie. Cześć. Hej.